Cześć i witam Was ponownie w kolejnym odcinku unboxingu i recenzji następnego gadżetu, który już zapowiadałem w ubiegłym odcinku. Dzisiaj będziemy testowali gimbala. Mówię konkretnie o gimbalu marki Baseus, model BC01. Powiem szczerze, nigdy wcześniej nie korzystałem z tego typu sprzętu i jestem bardzo, bardzo ciekawy jego możliwości. Przed zamówieniem obejrzałem sobie kilka nagrań dotyczących tego konkretnego modelu i powiem szczerze, że jeżeli to będzie działało w taki sposób, jak widziałem na nagraniach, to będę bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie wiem jak Wy, ale ja nagrywam dużo nagrań swoim telefonem w plenerze. Czy gdzieś będąc na spacerze, czy gdzieś jadąc autem, będąc na jakiejś wycieczce i tym podobne. W takich sytuacjach, jeżeli też robicie sobie takie nagrania, na pewno zauważyliście, że często ten obraz się trzęsie, mimo iż teraz nowe telefony mają różne metody stabilizacji tego obrazu, to jednak da się wyłapać te elementy drżenia, trzęsienia i tak dalej. Ten gimbal ma zapobiec takim efektom, ale nie tylko. Bierzemy się za rozpakowywanie i zaraz Wam pokażę, co ta maszynka potrafi. No i dobra, teraz pytanie tylko, czy ja będę wiedział, jak to obsłużyć, bo oczywiście nie będę korzystał z instrukcji obsługi. No i dobra, lecimy z rozpakowaniem i potem przechodzimy od razu do testu. Nic więcej w środku już nie ma. No tu mamy jakieś naklejki, ok. Jakieś przywitanie. Instrukcja obsługi, z której oczywiście korzystać nie będziemy. I karta gwarancyjna. No to dobra, otwórzmy teraz to pudełeczko. To jest jakaś takie opakowanie styropianowe. I proszę bardzo, ok. Na pierwszy rzut oka prezentuje się to całkiem ciekawie. Tu mamy samego gimbala. Ok, wszystko jest złożone w całości. I tu mamy od razu informację na naklejce, aby wcisnąć przycisk power i przytrzymać przez 3 sekundy, aby gimbala uruchomić. Więc tak też uczynimy. Ok. Od razu się włączył i coś tam działa. Na razie jeszcze ciężko ocenić, czy wszystko jest w porządku, bo to zależy od tego, jak to będzie funkcjonowało w momencie, kiedy założymy tutaj telefon. Natomiast ok. Tę naklejkę już sobie zdejmę. Z tego co wiem, powinien tu być jeszcze jakiś odważnik, na wypadek gdyby, tu odłożę na razie do gimbala, na wypadek gdyby nasz telefon był cięższy niż przewidywał producent, więc dla wyważenia, ok, mamy tutaj kabel zasilający, ładujący, bo oczywiście gimbal jest wyposażony w baterię, przewodzik, no, dosyć króciutki, oczywiście jak to we wszystkich nowych sprzętach, raczej kostki do ładowania nie uświadczymy, ale jest też ten odważnik, o którym wspominałem. Za chwilkę zamontuję swój telefon na nim i zobaczymy, jak to działa. Dobra. Jednak nie podołam bez instrukcji. Trzeba będzie jednak się wspomóc instrukcją. Polecimy w takim razie zgodnie z instrukcją. Nie będziemy tutaj już kombinowali i cwaniakowali. Pierwsze co, zakładam, trzeba umieścić telefon. Tak jest, w uchwycie. Oczywiście uchwyt jest rozciągliwy, żeby zmieścić urządzenia o różnej szerokości, więc już to robię. Telefon jest umieszczony. Co dalej? Domyślnie był ustawiony tak. Naszym celem jest ustawić go w położeniu horyzontalnym, czyli w ten sposób. Kolejny krok. Adjust the phone balance by sliding the horizontal arm of the roll axis
If the phone is tilted to the right, shorten the arm. If the phone is tilted to the left, lengthen the arm. Ok, czyli to ramię powinno nam się wydłużać bądź skracać, tak? Chociaż mamy tutaj wyzwanie z obrotem w innym kierunku zasadniczo. Aha, czyli tu trzeba do końca dociągnąć ten telefon. Ok, i sprawdzamy, w którą stronę nam się przechyla. Jeżeli przechyla nam się w prawo, musimy tę dźwignię tu skrócić. Teraz przechyla się w lewo, musimy ją wydłużyć. No, jest to raczej troszkę żmudny proces. Nadal nam się przechyla w lewo jeszcze trochę. Jeszcze troszkę jedną. Ok. Jeszcze troszkę w lewo. Jeszcze jeden poziom. No a teraz się nam przechyla w prawo. Ok, czyli tu będziemy musieli spróbować w takim razie na krótszym dołożenie tego ciężarka. Czy on jest na magnesie? Nie, on nie jest magnetyczny. To jest ciekawe, czyli jeżeli zmienię telefon i włożę inny telefon, to czy stracę równowagę, jakby był telefon innej wadze? No nie wiem, spróbujmy, zaryzykujmy. Uwaga, przyklejam. Oczywiście w tym momencie gimbal jest cały czas wyłączony. Przykleiłem ten nasz magnesik. I jak to teraz wygląda? Teraz się przechyla w prawo znowu. Tak, więc nie jest to takie proste, żeby go odpowiednio ustawić. O, ale teraz myślę, że jest całkiem okej. No ale spróbujmy go uruchomić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po uruchomieniu telefon jest równiusieńki i nie ma najmniejszego problemu z tym, że gdzieś tam mogą być jakieś wyzwania związane z tym, z tą równowagą. Wszystko wygląda w jak najlepszym porządku. Ja Wam włączę nagrywanie, żebyście też widzieli to, co ja widzę. Dobra, mamy włączonego gimbala. Krok następny, tutaj mam informację o podłączeniu aplikacji. Tak, wcześniej sobie podłączyłem aplikację. Wyłączę kamerę, włączę Wam teraz nagrywanie obrazu. Uruchomię aplikację Baseus Control i musimy nadać mu dostęp do akcesoriów poprzez Bluetooth. Jest OK, Bluetooth jest włączony. Wracamy do Baseus. I mamy tak, model BC01. Wybieramy go sobie. Weszliśmy teraz w proces kalibracji. Słuchajcie, pierwsze wrażenie ciekawe, bo w momencie, kiedy zmieniamy sobie miejsce, w którym chcemy nagrywać, gimbal tak opóźnia jednak troszkę te ruchy. Ale dobra, co my tu jeszcze mamy? Mamy joystick, którym powinniśmy móc kontrolować. Tak jest, możemy obracać sobie tym gimbalem, czyli jeżeli na przykład chcemy nagrać sobie, czy zrobić zdjęcie panoramy. Tak, świetna funkcja dla panoramy. Trzymamy sobie stabilnie telefon w jednym miejscu, obracamy nim i trzaskamy sobie panoramy. Jak widzicie, kąt obrócenia jest prawie 360 stopni, kapitalne. Co tu jeszcze możemy? Oczywiście góra, dół. Tutaj z tym nie ma najmniejszego problemu. Tutaj również mamy, z tego co widzę, 360 stopni kąt obrotu. No, prezentuje się to naprawdę bardzo ciekawie. No, prawie 360 stopni. Ok. Tu jeszcze mamy takie pokrętło i tym pokrętłem robimy sobie zoom. Nie musimy wchodzić w aplikację naszego telefonu, tylko tym pokrętłem operujemy sobie zoom. Tak jest. Z kolei mamy tutaj też przycisk, nie wiem, czy widzieliście, jest przycisk do nagrywania, czyli mógłbym w tym momencie zrobić zdjęcie albo włączyć nagrywanie. Tak, właśnie zrobiło się zdjęcie, jesteśmy w trybie aparatu, kapitalnie. Mamy jeszcze z tyłu taki spust, nie wiem, czy widać. I to jest tak zwany lock mode. Zobaczmy, jak to zadziała. Robię sobie lock mode. Weźmy sobie na przykład... No, chcemy patrzeć tam znowu na te krzesła, tak?
i on cały czas się obraca w taki sposób, żeby te krzesła były w centrum uwagi. Nie wiem, czy widzicie to w nagraniu, ale ja to widzę. Ja u siebie to widzę i jest to trochę dziwne uczucie, powiem szczerze, bo, no tak jak mówię, ruszamy tym telefonem, a jednak on cały czas gdzieś tam blokuje się na jednym punkcie. Osobiście jestem zadowolony, już jestem ciekaw, co będę mógł zrobić dzięki temu gimbalowi, jakie fajne będzie można nim chociażby właśnie widoczki, jakieś panoramy równe wykonać. Ale przede wszystkim najbardziej mnie interesuje właśnie ta stabilizacja obrazu, tak? Czy w momencie, kiedy będę faktycznie szedł. Tutaj wrzucę Wam jeszcze porównanie nagrań z i bez gimbala. Wziąłem dwa niemalże identyczne telefony. Tutaj mam jeden iPhone 10, natomiast drugi, którym teraz nagrywam, to jest iPhone 10S. Tam w strukturze kamery niewiele się zmieniło, same mechanizmy i tak dalej pod kątem stabilizacji obrazu są niemal identyczne, ale żeby nie było, że nieuczciwie, to właśnie tego iPhone'a 10 noszę na gimbalu, czyli tego starszego, natomiast 10S trzymałem w ręce. Widzicie teraz obraz jeden obok drugiego, jaka jest różnica. Ja jeszcze przed montowaniem tego materiału nie widzę tej różnicy, ale już po tych paru minutach zabawy z tym gimbalem jestem przekonany, że ta różnica jest bardzo, bardzo mocno widoczna na pierwszy rzut oka. No dobra, powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zaintrygowany, jak to będzie działało wszystko w praktyce, kiedy wyjdę w miasto. Na pewno będę jeszcze robił testy w plenerze. Cena, nie powiedziałem Wam jeszcze o cenie. Słuchajcie, gimbal ten kosztował mnie, uwaga, uwaga, 350 zł brutto, co jak na taki sprzęcior, wydaje mi się, nie jest wcale dużo. Jeżeli weźmiecie go tak samo jak ja na fakturę, to w tej cenie macie około 70 zł VAT-u i po odjęciu jeszcze podatku dochodowego, tak naprawdę ten gimbal kosztuje nas około 230 zł plus minus, więc za tę cenę jeszcze go nie testowałem dogłębnie, natomiast to, co zobaczyłem do tej pory przy tej cenie i biorąc pod uwagę też jakość wykonania, bo trzyma się go naprawdę solidnie, nie jest to jakiś badziew plastikowy, czuć w dotyku, że naprawdę są to materiały wysokiej jakości, pewnie leży w ręce, przy tym pułapie cenowym, przy tej jakości wykonania i przy tej funkcjonalności, z której pewnie i tak z połowy nie skorzystam, powiem tylko jedno, misiak jak najbardziej poleca. Jeżeli dużo podróżujecie, jeżeli nagrywacie różnego rodzaju jakieś wycieczki, wyjazdy, czy chodzicie w góry na spacery i tak dalej, to jest naprawdę kapitalne rozwiązanie dla Was, żeby raz pozbyć się właśnie tego efektu drżenia, tego trzęsącego się nagrania, a dwa, jeżeli właśnie chcecie trochę poeksperymentować, porobić sobie różnego rodzaju jakieś widoki, krajobrazy, panoramy i tak dalej, to jest naprawdę świetne urządzenie. Mało tego, dodam jeszcze jedną rzecz. Na spodzie mamy zwykły gwint, więc możemy zamontować także ten oto gimbal na niemalże dowolnym statywie. Tak? Możemy wtedy wzbogacić nasz statyw i możemy korzystać z tego gimbala zamontowanego na statywie. Natomiast wydaje mi się, że najwięcej zabawy z nim będziemy mieli, obsługując go po prostu z ręki. Ups. Okej, dzięki wielkie za dzisiaj. Z mojej strony to jest wszystko. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania dotyczące tego gimbala albo innych sprzętów, które już do tej pory przetestowałem, to serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań w komentarzach. Już z tego miejsca zapraszam Was na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu, w którym już nie będziemy testowali sprzętu do nagrywania. Już na razie chwilowo odchodzimy od tej tematyki. Na razie wszystko, co chciałem sobie kupić, sobie kupiłem, przetestowałem i Wam pokazałem. W kolejnym odcinku będziemy rozpakowywali i testowali AirPodsy Pro od Apple'a. Zachęcam zatem do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi wszystkimi materiałami. Oprócz samych unboxingów i recenzji, na moim kanale znajdziecie mnóstwo innych materiałów, dających wiele, wiele pozytywnych wartości. Więc jeżeli podoba Wam się to, co robię, będę wdzięczny bardzo za łapkę w górę, za subskrypcję, bo to przeogromne wsparcie dla mnie, a dla Was mam nadzieję, że te materiały dostarczają jakieś frajdy, wartości
i że fajnie Wam się to ogląda. Jeżeli chcielibyście coś zmienić, chcielibyście, żebym coś zmodyfikował w tych nagraniach, dajcie znać w komentarzach, biorę sobie wszystkie uwagi jak najbardziej do serca. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień.